Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV, witam was bardzo serdecznie, a dzisiaj na moich kolanach Epiphone, jest to model Les Paul Modern w wykończeniu Purple Burst. Przepiękna gitara i o niej już krótko teraz. Mahoniowe body, grube bardzo, jak w dobrych Les Paulach customach. Na froncie mamy klon falisty, bardzo ładnie wyglądający, dwa przetworniki, są to przetworniki Probacker 3 oraz 2, mosty Putinomatic, dwa potencjometry głośności, dwa potencjometry tonów, trójpozycyjny przełącznik i na każdym z potencjometrów głośności mamy push-pull do rozpinania cewek. Szyjka wklejona jest set in neck, bardzo przyjemny gryf, jest to takie coś między C a D, dość grube. Szyjka jest ożyłkowana, hebanowa podstrunica, na którą nabito 22 progi medium. Trapeziki jako markery. Mamy tutaj klucze blokowane, są to klucze Grovera w układzie 3x3. Piękna gitara, bardzo dobrze grająca, bardzo przypadła mi do gustu, dlatego sporo dzisiaj na niej nagrywałem. Nawet testy wzmacniaczy, które są za mną, nagrywałem właśnie na tym instrumencie. Nie na jakimś droższym, nie na jakimś lepszym, po prostu na tym, bo nie dość, że bardzo dobrze brzmi, to jeszcze bardzo dobrze siedzi w ręku. Także będziecie mieć okazję zobaczyć, jak to jest, żeby nie było, że tylko na drogich gitarach testujemy wzmacniacze i wtedy one grają. Nie, nie, nie. Tu mamy instrument, który jest świetną alternatywą dla swojego brata z logiem Gibson. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Link do tego instrumentu pod spodem w opisie filmu. Odwiedzajcie Guitar Center, odwiedzajcie nasz sklep stacjonarny w Łodzi, odwiedzajcie guitarcenter.pl, czyli naszą stronę, oraz subskrybujcie nasz kanał. Trzymajcie się. Cześć! Thank you.
Thank you.